Hej siomeneczko, jestem Obra i dzisiaj, moi drodzy, dogadamy się z Maciochem, aby specjalnie dla Agent X-a stworzyć niebieskiego małego axolotla i mu go sprzedać. To jest jakieś absolutne szaleństwo. Agent X, który tak naprawdę nic wcześniej nie wiedział o axolotlach, nagle chciałby zostać wielkim baronem niebieskich axolotli. We wczorajszym odcinku, jak tylko pokazałem mu, jak wygląda właśnie stworzenie niebieskiego axolotla i to jeszcze małego, to chłopak totalnie oszalał i sami pewnie wiecie, że był w stanie zaoferować mi olbrzymie pieniądze właśnie za tego baby axolotla. Dlatego dzisiaj, słuchajcie, udamy się na górę Maciocha. Jak sami widzicie, Macioch aktualnie jest na serwerze. Mam przygotowaną książkę, bo chciałbym właśnie podpisać z Maciochem umowę odnośnie tego, że możemy stworzyć specjalne połączenie mojego aksusia niebieskiego oraz niebieskiego axolotla od Maciocha i wtedy tego nowo narodzonego niebieskiego axolotla byśmy sprzedali Agent X-owi za olbrzymią kasę. Tak czy inaczej, teraz udam się, słuchajcie, do fontanny w willi Agent X-a, a raczej w ogrodzie Agent X-a, aby zobaczyć, czy dalej tam mój Aksio siedzi. No bo tak, aktualnie mój Aksio jest na wynajmie u Agent X-a. Dostałem, słuchajcie, 7 sztabek nederytu za 4 dni tego, że Agent X po prostu się nim zajmuje, bo naprawdę agent totalnie oszalał. No ale ja, że tak powiem, jestem zadowolony, bo dostaję za to pieniążki. Ej, gdzie jest mój Aksio w tym momencie? Oj nie, Agent X, my się chyba nie dogadamy. Jak ty tutaj nie trzymasz... O, na szczęście jest... Ej, już chciałem! Już chciałem spalać całą willę, bo ja przecież spędziłem kilkaset godzin na znalezieniu tego małego brzdąca. Ale słuchajcie, na szczęście Aksio jest tutaj bezpieczny. Co prawda nie ma opieki, ale też ma, słuchajcie, tutaj wszędzie barierki, więc raczej wypłynąć z tego miejsca nie wypłynie. Dlatego teraz tak, Aksio, ja ciebie tutaj pozwolę sobie zabrać właśnie do wiaderka i w tym momencie udamy się do Maciocha i spróbuję mu o wszystkim opowiedzieć. Pamiętacie, jak chciałem zrobić nielegalną hodowlę axolotli? Macioch nie był zadowolony z tego pomysłu, więc teraz też może być problem. Gdzieś w tamtej okolicy znajduje się skarbiec Agent X-a. Znaczy, to nie jest skarbiec, bo on mówi, że to są jakieś tam zaskórniaki, jakieś drobniaki, wiecie, takie po prostu pieniążki na bieżące wydatki, ale my dobrze wiemy, że tam się znajduje taki szmal, jakiego po prostu milionowice nie widziały, dlatego będę chciał Maciocha tam zaprowadzić, jeśli po prostu Maciuch będzie się stawiał i nie będzie chciał się dogadać. Tak czy inaczej, słuchajcie, obejrzyjcie ten film do końca i zasubujcie kanał koniecznie z dzwonkiem, bo być może dzisiaj, właśnie w tym odcinku będzie największy przekręt w historii milionowic. Znaczy, przekręt? No nie wiem, ale będziemy mogli zarówno ja, jak i Maciek zarobić for Tunę. No dobra, i teraz tak czy inaczej, słuchajcie, musimy jakoś przemyśleć, jak my z Maciochem mamy porozmawiać. Macioch na pewno chciałby zarobić sporo pieniędzy. Ja już wiem, że Agent X Nederytu to ma tyle, co po prostu, słuchajcie, jest zboża na polu. Więc no, jest w stanie zaoferować nam sporo kasy. Czekajcie, Macioch jest tam sobie w Macioch Tower, ale nie widzę, aby tutaj, słuchajcie, jego niebieski axolotl pływał. Jeszcze wczoraj tutaj był jego niebieski axolotl, a teraz nagle jakby zniknął. Luwina, Maciowina! Wow, gdzie ty jesteś? Luwina, Abrowina! Wow, gościu, gdzie? Co ty robisz, witam tutaj serdecznie, ty! Słuchaj, bo ja akurat totalnym przypadkiem w ogóle nie planowałem tego. Przychodziłem sobie z mojego lodowca do willi Agent X-a, a twoja góra jest po drodze i chciałem zobaczyć niebieskiego axolotla. A go nie ma, nie wiem czemu. Tak. No, chciałeś go pewnie zobaczyć, pogłaskać, może nawet na rączki wziąć, nie? No tak, bo patrz, ja mam tu swojego axolotla, ja z nim tutaj chodzę, normalnie, patrz, pod pachą go trzymam i on sobie tutaj normalnie chilluje bombę, no fajny ziomuś. Przecież to jest niebezpieczne. A co jest w tym niebezpieczne? Ale nie, no jak przy sobie? Nie cały czas, ja tak totalnie randomowo z nim akurat przechodziłem, ale nie wiem, gdzie jest twój axolotl, a ty wiesz, gdzie jest twój axolotl? Dobra, wiesz co, ostatnio go przenosiłem, ale widzę, że idealnie się złożyło z tym, bo ja nie miałem pojęcia, że ty nagle będziesz do mnie przychodził z tym. No ty, jakby ja bym chciał, wiesz, je poznać ze sobą, bo one nigdy się nie widziały. No nie. Tak, wiesz, no nie. Abra plus niebieskie axolotle to jest bardzo złe połączenie. Ale bardzo złe połączenie. A co ja takiego tym axolotlom zrobiłem? No patrz, Aksio to sobie żyje. No gościu, patrz, jak on ma dobrze w życiu. Jak on złamałeś naszą największą umowę kiedyś i zrobiłeś nielegalnie w ogóle hodowlę. Że nie można rozmnażać niebieskich... A, bo słuchaj, bo ja właśnie z tą sprawą przychodzę, nie? Żeby je rozmnożyć. O czym co ty na to? Wchodzisz w to? To ale dawaj, co? To podpisujemy w takim razie umowę. Patrz, tutaj można... Nie, no ty wie, ja o czym ty gadasz? Jaki deal? Ja nic nie mam pojęcia o niczym. No ta...
No dobra, to chodź za mną w takim razie. Dobra, gościu, nie maruć, tylko chodź tutaj szybciutko. Ja ci muszę coś pokazać, co na pewno chcesz zobaczyć, moi drodzy. Jak sami widzicie, no Maciuch nie jest skory do bycia przekonanym. Ale no kto nie chce zarobić dużo pieniążków? Ja zaraz mu dobra, pokażę. Gościu, gdzie ty w ogóle jesteś? Halo? No idź do willi. Ja zaraz mu pokażę te wszystkie tam, wiecie, drobniaki agent X-a, to może go to przekona. Tak, chodź tutaj za mną, tak, bo ja muszę ci coś pokazać, bo ty jakby jeszcze nie rozumiesz, że ty chcesz wejść w ten układ, ale tak, ale ja bym gdzie chciał... Ale gdzie ty mnie prowadzisz, ziomek? Bardzo dobrze, totalnie przypadkiem, ale zmieniłem lokalizację mojego niebieskiego aksolotla i jakie szczęście. Słuchaj, miałem, ja ci muszę coś pokazać, popatrz, bo ja ostatnimi czasy, to wiesz, wynająłem mojego niebieskiego aksusia agent X-owi. Agent zapłacił... O nie, to jest najgorsze, co mogłeś zrobić. Jak? Dlaczego najgorsze? A co w tym ja całego? Kiedyś zrobiłem coś takiego z Elvisem. Oj, i... no ale Elvis to pajac, on by go do lawy wrzucił pewnie. A on to robi. Jak? On do... A Elvis wrzucał twojego niebieskiego aksolota do lawy? Nie, on robił najgorsze rzeczy, jakie tylko jesteś sobie w stanie wyobrazić. On do niego strzelał z łuku, wybuchał TNT. Dobra, ale ja ci powiem w ten sposób. Mój aksuś jest tutaj już na drugiej turze wypożyczenia. Raz był na 4 dni i potem był na 4, znaczy teraz jest na 4 dni. I muszę przyznać, że naprawdę agent X się nim bardzo dobrze opiekuje i on sobie tutaj pływa. Jak sam widzisz, ma barierki, przez które nie jest w stanie po prostu wypłynąć, więc jest tutaj dość bezpiecznie. Ale gdybyś zobaczył reakcję agent X-a na to, jak on się jara niebieskimi aksolotlami, to mam wrażenie, że on się jara znacznie bardziej niż my. Dlatego jest on na pewno zaufany pod tym względem. I teraz chodź, ja ci muszę coś pokazać, bo agent X rozmawiał ze mną o tym, aby po prostu ode mnie odkupić aksusia, tak? No i wiesz, ja mu tłumaczyłem, że mi to zajęło kilkaset godzin. Tobie to zajęło kilkaset godzin. Do tego wszystkiego, wiesz, no co by nie powiedzieć, ja nagrałem kilkadziesiąt odcinków tylko pod to, aby znaleźć tego aksusia, tak? Więc jakby wszystko jest proste i logiczne, że to nie jest zwykła krowa w Minecrafcie, którą znajdujesz na łące, tylko naprawdę sporo roboty. I tłumaczę agent X-owi, że prawdopodobnie zmarnowałem tyle czasu na znalezienie niebieskiego aksolotla, co on na stworzenie i wykończenie swojej willi. Więc się go pytam, ile on chciałby staków sztabek nederytu, abym od niego odkupił willę. No to ja mu mówię, znaczy on mi mówi 25 staków. Dlatego ja mówię 25 staków. 25, wow. A ja mu mówię, no to ja chcę 25 staków za niebieskiego aksolotla, bo agent X tak się podpalił, że naprawdę chce mieć tego aksolota, ale tak totalnie bez beki. No i teraz chodź dalej, bo to jest jakby, to jest tylko preludium, jakby wstęp, że ja mu powiedziałem, że chcę 25 staków sztabek i to było bardziej pół żartem, pół serio, a potem tam zaproponowałem mu, że być może dogadam się z tobą, aby stworzyć trzeciego niebieskiego aksolota na milionowicach i mu sprzedać. I zanim powiesz, on nie ma tyle pieniędzy, to gościu, on mi pokazał coś, co jest podobno publiczne. On tego w ogóle nie ukrywa, bo mu na tym nie zależy. Dla nas to jest naprawdę przeginka. No nie wiem, wiesz co, to wszystko ale... brzmi tak jakoś, kurde, ale patrz, słabo. Ale patrz, gość ma kasę. Co to gość, jest? Gość ewidentnie ma kasę. Spójrz, co za tutaj się... Skórniaki? Spójrz, co tu się znajduje. On to traktuje jako taką, wiesz, jaki tak portfel na jakieś drobne wydatki, typu, żeby gofra sobie kupić. Co to jest? Tu jest, no, patrz, trzy staki nederytu. Jest wszystko, absolutnie. 5,5 staka bloków złota, 5 staków diamentów bloków. No, jest niesamowicie drogo, no nie? Ty byś to na pewno ukrywał 10 milionów kratek pod ziemią, ja tak samo, a tak, on ale ja bym mi nigdy to pokazuje. W życiu czegoś takiego nawet nie zdobył. No właśnie, więc on ma kasę, on jest w stanie zapłacić nam naprawdę olbrzymie pieniądze, i więc jak widzisz, to jest poważna propozycja. Okej, może agent X-a teraz z nami nie ma i trzeba by było się z nim spiknąć, aby on ci opowiedział, ale ja robiłem mu kółko przyrodnicze w szkole. Byłem jego nauczycielem w szkole i właśnie na tej przyrodzie omawialiśmy aksolotle i on po prostu się tak podjarał, że wiesz, nie jest w stanie odpuścić tematu. Tak totalnie nie jest w stanie odpuścić tematu. Więc zastanów się, czy w ogóle byłbyś w stanie się zgodzić na to, abyśmy stworzyli specjalnie niebieskiego aksolotla dla niego, czy jeśli tak, to na przykład za jaką kasę, a ja zaraz wrócę, okej? Okay? No, dobra, to zaraz wrócę, zaraz będę. No dobra, moi drodzy, Maciuch chyba już zrozumiał, że agent X naprawdę ma pieniądze, ma władzę. Serio, jak agent X coś sobie powie, no to nie ma to tamto ten tego. Nie wiem tylko, czy Maciuchowi tak naprawdę będzie odpowiadać cena, jaką teoretycznie początkowo proponowałem agent X-owi, czyli jakieś takie 10 staków nederytu. Potem, wiecie, ja proponowałem mu coś w stylu, że na przykład on może mi coś pomoże w zbudową lodowca i dołoży 5 staków nederytu. Wiecie, tam były bardzo duże komplikacje. Ale tak czy inaczej, gdyby Maciuch się zgodził, to do jego kieszeni trafi minimum 3 staki sztabek
Nederytu, a może nawet więcej, więc jestem ciekaw, co on na to powie. Oglądajcie do końca, żeby się dowiedzieć. A ja tylko szybko wam przypomnę o sklepie www.abra.et. Pierwszy link w opisie. Kozackie koszuleczki na was czekają, czy produkty back to school, jak to słuchajcie, piorniki, czy na przykład długopisy Abra Team. Do tego wszystkiego zeszyty z matową okładką premium, albo nawet plecaki białe i czarne. www.abra.et. Pierwszy link w opisie. Wpadajcie, zamawiajcie i cieszcie się swoimi rzeczami Abra Team. No dobra, słuchajcie, podchodzimy do Maciocha. Mam nadzieję, że on się zgodzi, przecież to jest okazja życia, żeby zarobić tyle mamony. Ty, dobra, byczku, jak tam namyśliłeś się, bo patrz, co tutaj tak, jest. O, tak, myślałem o tym. No. Oferta jest naprawdę niecodzienna. No jest niecodzienna, no, znaczy, wiesz, ja jeszcze chyba tak naprawdę oferty to do końca nie dałem, ale w każdym razie, no widzisz, no jest tego dużo. To nie jest tak, że on chce nam dać. Tak, ta propozycja jest mega mocna, to jest po prostu interes życia. No to jest interes życia. I teraz ja ci powiem w ten sposób. Ogólnie ja z Agentixem gadałem, albo wiesz co, chodź do baru. Musimy porozmawiać w barze. W barze na pewno łatwiej pójdzie ta rozmowa. Tutaj jest miejsce spotkań, tu jest miejsce, gdzie się wszystko omawia. Nie pytaj, dlaczego niektóre krzesła wybuchły. Tak jakoś było, że po prostu wybuchły. W każdym razie, słuchaj, Agentix proponował mi, że da jakieś 5 staków nederytu, więc tak dość... 5 staków, ale bloków czy nie, sztabek? Nie, no sztabek, więc sztabek. Tak dość nieciekawy, prawda? No 5 staków to, że tak powiem, nas nie rajcuje, ale ja na przykład proponowałem mu, że mogę się zgodzić tam na 11 albo na 10 staków i powiesz, że... Abera, przecież ty więcej czasu zmarnowałeś na to, niż byś na ten nederyt zmarnował. No ale właśnie w tym rzecz. Patrz, jakby nie powiedzieć, my te axolotle mamy. Jeżeli Agentix dostanie swojego niebieskiego axolotla, to dalej Elviso nie będzie miał żadnego axolotla. A my oczywiście z Agentixem podpiszemy umowę, że ma absolutny zakaz rozmnażania go. To nie jest tak, że nagle tych axolotli na milionowcach będzie 40, bo będzie podpisana umowa. I nałożymy specjalną karę, jakby podpiszemy taką klauzulę, że jeśli on to złamie, to na przykład musi nam wypłacić 15 staków nederytu. To jest konieczne, ale wiesz, ja z tobą też miałem umowę. Ale nie mieliśmy żadnej kary napisanej. A tutaj nie mieliśmy była kara, ale myślałem, że po prostu byliśmy dogadani na wiesz, na słowo i jakoś nie pykło, jakoś nagle się zrobiło ich za dużo. No dobra, ale nagle ich nie ma. W takim razie mnie się wydaje, że gdybyśmy podpisali taką umowę, to na pewno by to dało radę w ten sposób, żeby Agentix tych axolotli nie tworzył. I byśmy mogli się dogadać na przykład tak, że ty byś zgarnął, nie wiem, 3 staki albo 4 staki nederytu, ja też ze 3-4 staki i wiesz, o co chodzi. My dalej mamy swoje axolotle. Kurde, to jest taka kasa. Do tego wszystkiego każdy z nas ma jakieś 3-4 staki nederytu, chodź. No bo patrz, jak tutaj jest jeden, jedyny axolotl, który sobie po prostu pływa, to on nie robi żadnego nikomu problemu, nie? Jakby to jest no tak, ale mocne, wiesz, to generalnie te interesy z axolotlami, one mi się już nie podobają, bo kiedyś mieliśmy jedno ustalenie, które było bardzo proste. Nie więcej niż jeden na gracza i w końcu wszystko no, się popsuło. No i nagle dalej byłby jeden na gracza, bo agent no tak, ale teraz, tylko. To wiesz, w pewnym momencie było ich z 10 w mieście i to oj, już no mi się było, nie tak, ale rozumiesz, co można by mieć za te pieniądze? Za te pieniądze można by chociażby zainwestować w te wyspy, nasz ocean przecież. Można by za to postawić jakieś mnóstwo budowli, czy kupić jakieś zbrojki. Patrz, ty nawet budków nie masz teraz, nie? Bo ty masz lipę ze zbrojką, więc mógłbyś na przykład za to zbroję. Ja mam lipę ze zbrojką, gościu, chodź na pyrę. No lepiej. Jak? Nie, to był tylko żart, no żadnej lipy nie masz. Ale rozumiesz, o co chodzi? To byłyby 3-4 staki nederytu na głowę. Nie, no to jest rzeczywiście mega w zamian dużo. Za to, że agent miałby jakiegoś jednego niebieskiego axolotla, a znając Agentixa, to on i tak by po prostu, wiesz, sobie go tutaj trzymał i tak i najlepsze jest robił. To, no. Że my nie musimy oddawać swojego, jakby my nie sprzedajemy swojego axolotla. No właśnie, bo gdybym ja miał no oddać swojego, dobre. To bym wziął, myślę, jakieś 30 staków sztabek, no nie? Całą skrzynkę. Tak, ale ja kiedyś rozmawiałem o tym z Elviso i no. Też wyceniłem tego axolotla na mniej więcej chyba pół staka bloków, coś takiego, no ale właśnie. To było dawno temu. No właśnie, dlatego mnie się wydaje, że to jest interes życia. Trzeba by było tylko właśnie spisać umowę w tym momencie, no i trzeba by było jakoś to tak zrobić, abyś na przykład zajął się rozmnożeniem tego axolotla. W takim razie byśmy na przykład rozmnożyli, wiesz, ich kilka. Oj, zdecydowanie musiałbym być przy rozmnażaniu, jak najbardziej, bo po pierwsze tam jest też mój axolot, a po drugie chciałbym jednak mieć nad tym oko, żeby czuwać, żeby tam jakaś zapasowa kopia nie powstała też. Musielibyśmy zrobić coś takiego, że stworzymy ich kilka, na przykład ty kilka, ja kilka, Agentix sobie wybierze któregoś, żeby to, wiesz, było, że to jest usługa premium, nie?
że my mu dajemy jeden tak po prostu z półki, tylko że on ma jeszcze przy tym, wiesz, jakieś pole manewru, albo nawet, że on to rozmnaża na naszych oczach. Tak, powinno, nie, no. Moim zdaniem rzeczywiście powinien on rozmnażać, ale powinien to być pierwszy, jedyny. Nie możemy, wiesz, o co chodzi, przemęczać naszych aksolotli i znowu nie możemy zrobić takiej sytuacji, gdzie w mieście jest ich kilka. Tak, a po prostu jeśli by doszło do sytuacji, że będzie ich więcej, to całą resztę można wypuścić. Ja przecież całą hodowlę niebieskich aksolotli wypuściłem, sam nie wiem, gdzie ona teraz jest, wy też jako mieszkańcy Milionowic nie wiecie, gdzie ona jest, więc mnie się wydaje, że co, możemy chyba spróbować napisać umowę, co o tym myślisz? Dobra, jak spiszesz umowę i ona będzie mi odpowiadała, no to wtedy rzeczywiście będę musiał się z tym przespać, ale myślę, że to jest rzeczywiście bardzo dobry interes. No dobra, ale słuchaj, to taki sztabek to jest minimum. No dobra, to ja w takim razie spróbuję z Agent X-em tutaj uzgodnić. Ja chciałbym tylko między nami tutaj spisać taką umowę, że obaj zgadzamy się na interes z niebieskim aksolotlem dla Agent X-a. Agent X-a pod warunkiem, że owy aksolotl nie zostanie rozmnożony przez nikogo, nigdy. Za złamanie umowy będzie kara. Jaka kara? No myślę, że musi być taka naprawdę bardzo duża, żeby mu się naprawdę nie chciało tego robić, nie łamać tego przepisu. Dobrze, no to co, 15 staków sztabek nederytu. Może być. Dobrze, no to netherytu. No i teraz tak, tutaj podpis Abra i tutaj jeszcze trzeba podpis twój. No to napisałem coś takiego. Obaj zgadzamy się na interes z niebieskim aksolotlem dla Agent X-a pod warunkiem, że owy aksolotl nie zostanie rozmnożony przez nikogo nigdy. Za złamanie umowy będzie kara w wysokości 15 staków sztabek netherytu. To jest jakby typowo wiadomość pod Agent X-a, nie jakby stricte umowa taka, wiesz, między nami, czy między Agent X-em a mną, czy tobą, tylko po prostu ja bym chciał mu tutaj to zostawić, ale on po prostu mógł się jakby do tego ustosunkować. Czy on się zgadza na to, że taka kara będzie za złamanie umowy? No, mój podpis jest, tobie też pewnie to jest na rękę. Okej, widzę, no rozumiem, że to jest takie porozumienie między nami, to jeszcze nie jest umowa między nami, tak. A tym bardziej między Agent X-em a nami. Jedyne co, to trzeba będzie z mojej i twojej strony jakoś przekminić to, aby znowu wrócić do motywu aksolotli, aby słuchaj się nimi zająć, aby one były duże, okrąglutkie, rosłe i żeby po prostu nic im się nie działo. No bo ty ostatnio aksolotle porzuciłeś, więc trzeba będzie się tym zająć, ja także, więc jakieś eksperymenty trzeba będzie poprzeprowadzać, no i tak jak mówię, ugadać się na to rozmnażanie, albo na przykład ja tobie oddam... Ugadać się na rozmnażanie w sprawie Agent X-a, ale ugadać się między nami na rozmnażanie, bo ja nie pozwolę na taką sytuację, która już raz się stała. No dobra, no to w takim razie będziemy się po prostu zgadywać. Ja tutaj jeszcze tego Aksusia odłożę, bo no to jest Agent X-owe aktualnie, no to trzymaj się w takim razie. No. Na razie. Elo. No dobra, słuchajcie, chyba jesteśmy dogadani. Ja powiem szczerze, że jaram się niemiłosiernie, dlatego, że naprawdę olbrzymia kasa stoi przed nami otworem. Oczywiście muszę tutaj, słuchajcie, naszego Aksia zostawić dla Agent X-a, żeby potem nie było, że wiecie, że jakby ja mu go wynajmuję, a tak naprawdę koniec końców... O ja, ale dziury tutaj robię w tej wodzie. A potem koniec końców, no co by nie powiedzieć, to wiecie, go po prostu mu zabieram, ale wydaje mi się, że jakby plan jest o tyle spoko, że ja będę miał jednego aksolotla, Agent X oraz Maciuch i raczej za taką kasę typu 15 staków sztabek nederytu Agent X umowy nie złamie. Dajcie znać, co myślicie, subujcie kanał, koniecznie kliknijcie teraz w suba oraz dzwonek i wpadnijcie na sklep www.abra.it. Pierwszy link w opisie, kozackie koszuleczki na was czekają, czy produkty back to school, tak jak słuchajcie, piórniki Abra Team albo zeszyty z matową okładką premium, czy nawet długopisy, a także słuchajcie, są do tego plecaki białe bądź czarne. www.abra.it, pierwszy link w opisie. A ja wam bardzo dziękuję. Dobrego dzieneczka, eleczko i...